Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Ghost of Tsushima. Ja jestem Sarge i przed nami kolejne zadanie w drugim regionie wyspy Tsushima. Tutaj się teraz udamy. Ostatnia prośba. Jakby mało było Mongołów i bandytów, grupa zbuntowanych Roninów ze słomianych kapeluszy zrobiła się zbyt pewna siebie. Doszły mnie słuchy, że atakują chłopów w Kubarze. Muszę ich powstrzymać. No i tutaj się przeniesiemy do tej lisiej nory, którą ostatnio odkryliśmy. Pojawił się też tutaj złoty ptak, który pewnie by mnie doprowadził do jakiegoś celu, ale... Wow, a tutaj? Od razu już się chyba to aktywowało, bo jesteśmy w pobliżu. To zobaczmy. Roninowie mordują tych ludzi. O kurde. No dobra, to w takim razie trzeba będzie zadziałać, a ponieważ prowokacja jest dostępna, to spróbuję ze zbroją klanu Sakajów. Pokonamy 5 od razu. No, już nie ma prowokacji. No walczmy! Uciec. Niech uleje się krew. Jednak się udało. Ależ się ich tutaj zebrało. Jeszcze jeden. Dobra, panowie, chodźcie. Zmienię tylko na postawę kamienia, bo tutaj bardziej się nada. Muszę poszukać ocalałych. Ciekawe, czyli pozostali uciekli? Chyba się przerazili efektami mojej prowokacji. Jednak wyeliminowaliśmy 5 naraz, nie mieli większych szans. Mimo wszystko tutaj, zanim ruszę dalej, to powrócę do ubrania wędrowca jak na razie. Są to nowe tereny, które dopiero odkrywamy. Ludzie też na szczęście uciekli, kogo mogłem, to uratowałem. A tutaj kogoś jeszcze mamy. Halo? Tutaj. Oszczędzaj siły. Panie, pomocy. Dlaczego zaatakowali? Nie wiem. Zmusili ludzi do pójścia z nimi. Zabrali mojego męża, Odę. Wiesz, dokąd poszli? Mówili coś o wąwozie na północy. Proszę. Ocal Odę. To dlatego ostatnia prośba, no bo ona już tego nie przeżyła. Spróbujemy tę prośbę spełnić w takim razie. Pewnie chodzi o wymarły jar, siedlisko przemytników i handlarzy ludźmi. Zasługujesz na większy szacunek. Zdecydowanie, no ale już teraz jedyne co możemy zrobić, to tylko właśnie spełnić jej prośbę. Udamy się w takim razie do tego miejsca, tylko zerknąłbym sobie, gdzie to konkretnie jest, czyli tutaj, niedaleko zamku Shimury. Dobra, zanim się tam przeniesiemy, to jeszcze bym się rozejrzał, bo zastanawia mnie to, że tutaj w trakcie rozmowy pojawił się świetlik, a to oznacza, że w pobliżu coś tutaj do odnalezienia chyba mamy. Tylko czy mi się wydaje, czy to będzie bardziej jakoś po tej stronie ewentualnie. Tutaj chyba niekoniecznie, aczkolwiek też len do zebrania. Świetlik też i w tym miejscu się właśnie niby pojawia. Ja zaraz zobaczę w ogóle jeszcze na mapie. Aktywujemy sobie jakieś te filtry, żeby łatwiej wypatrzeć coś. Ale ewidentnie coś jest w pobliżu, bo ciągle się ten świetlik pojawia. Właściwie niezależnie od której strony podejdę. Tylko że to podejrzewam, iż jednak jest w budynku, ale być może na górze. Spróbujmy się tutaj dostać.
Wibracje kontrolera na razie nie są zbyt intensywne, a to oznacza, że jestem jeszcze dość daleko, chyba od celu. Niedługo się przekonamy. Tutaj na górze chyba jednak niczego nie ma. Mamy tego świetlika rzeczywiście, ale tak jakby mi sugerował chyba jednak wyjście na zewnątrz. Zobaczymy. Tutaj jeszcze mnie nie było. Klejące bomby maksimum mam, ok. Tym razem nie trzeba uzupełniać. No i chyba właśnie lepiej będzie, jeśli tutaj sobie coś oznaczymy. Wiatr próżności to w tamtą stronę. Chorągwie. Artefakty mamy. Dobra. To teraz zobaczmy, w którą stronę. Czyli bardziej jednak tutaj na obrzeża. A, już widzę. Mamy to. I już połowa mongolskich artefaktów. Klatka dla orła. Orzeł przedni z wysokiego Altaju w zachodniej części Mongolii jest ceniony przez tamtejszych sokolników znanych jako burkici ze względu na ponadprzeciętne zdolności łowcze. Orły są schwytane, czy raczej chwytane, udomawiane i szkolone już od pisklęcia. Zgodnie z tradycją towarzyszą ludziom przez około 10 lat, po czym są wypuszczane, aby mogły przeżyć resztę życia na wolności. No i rozumiem, że to wszystkie artefakty tutaj w tej okolicy. Więc tak naprawdę będziemy mogli już się przenieść do naszego celu. Myślę, że tutaj spotkamy się koło Lisiej Nory. Poszukaj obozu Roninów przy wąwozie. Już niedaleko. No, już mamy ich. Przynajmniej jednego na razie widzę. Kolejni tam troszkę dalej. To też by wypadało, szczerze mówiąc, chyba jednak sobie zmienić strój na zbroję klanu Sakajów i spróbować się z prowokacją. Zastanawiam się, czy tutaj w środku jeszcze coś znajdziemy, ale wydaje się, że nie. No dobra, to będzie szybka podmianka. Więc możemy spróbować. I ciekawe, czy się uda zaatakować ich z zaskoczenia, to znaczy wybrać tę prowokację. Nie wiem, ilu ich tu jest ewentualnie. Szukacie mnie? Jeszcze ktoś tutaj, gdzieś dalej, a z tyłu. I co? Uciekają. A to uciekajcie sobie, ja mam jeszcze jednego tutaj. Wow. O kurde. Dobra. Skubany mnie trochę poturbował tutaj. Zbyt mocno się skupiłem na tym, żeby wykorzystać niebiański cios i wystawiłem się na ataki. No ale przynajmniej to wykończenie wyszło. Ogólnie to jeśli będę zmieniał na zbroję klanu Sakajów, to na razie mrok Kazumasy będzie bardziej pasował przynajmniej do reszty mojego wyposażenia. Tylko, że akurat wszystko i tak mam tutaj na czarno. No i zdaje się, że tam na dole mamy jakiegoś więźnia. Zaraz to sprawdzimy. Tylko, że skoro już tutaj jestem, to możemy co nieco zabrać. Rozumiem, że akurat tutaj żadnych artefaktów nie ma raczej. Niczego nie widzę przynajmniej. A tu jest więcej ludzi. Ciekawe. Panie, to było niesamowite. Zabrano cię z gospody? Nie, mój panie. Przyszli tędy, ale kierowali się na wschód. Wiesz dokąd? Wspominali coś o klifach przy rzece. Znam to miejsce.
Weźcie zapasy i uciekajcie. Czyli patrzcie, kolejne obozy do zbadania tak czy siak, czyli jeszcze z kolejnymi Roninami będziemy musieli chyba zawalczyć. No, ale tutaj więcej rzeczy jest. Przede wszystkim te skrzynki, w których często jednak troszkę właśnie więcej surowców zbieramy. No ale jak do tej pory nie widzę tutaj niczego z tych przedmiotów kolekcjonerskich ewentualnie, czyli to w tamtą stronę będzie. No cóż, to jeszcze bym się tylko zastanowił, czy jednak tutaj czegoś w pobliżu nie ma. No ewentualnie w tej części, ale to teraz się nie będziemy tym zajmować. Artefakty jeszcze w okolicy Lisiej Nory, co ciekawe. No i kwiaty to oczywiste, że są w różnych miejscach, ale jeśli artefakty faktycznie, a przynajmniej jeden artefakt faktycznie jest tutaj gdzieś blisko, to można by to było sprawdzić. Ale to rzeczywiście bym się musiał bardziej w stronę tej Lisiej Nory skierować, czy po prostu tutaj jeszcze tak niedokładnie mam odkryte te tereny i może się ostatecznie okazać, że muszę jechać gdzieś dalej. Dobry z ciebie, koń. To musi być chyba gdzieś tutaj, prawda? Proszę bardzo. Mamy rzeczywiście. Zobaczmy, co to tym razem. Końska czaszka. Mongołowie wierzą, że duchy martwych koni mogą pomóc albo zaszkodzić dawnym właścicielom. Wojownicy bardzo więc dbają o szczątki swoich zwierząt. Niejednokrotnie okazują im szacunek, kładąc ich czaszki na owo, świętych stosach kamieni istotnych w mongolskiej religii szamanistycznej. Tylko że to im chyba też nie przeszkadza zabijać czyjeś konie. Chociaż czy w sumie mieliśmy tutaj jakoś wiele takich przypadków? Może i niekoniecznie. No dobra, ale tymczasem ruszajmy. Zrobiło się trochę ciemno w międzyczasie, ale cieszę się, że tutaj zawitałem, bo no rzeczywiście jeśli mamy jakąś misję i akurat gdzieś w pobliżu jest coś do zebrania, to warto od razu to zrobić z tego względu, że mamy już to z głowy na później. A proszę, proszę. Jest i niedźwiedź. Dobra, bez problemów załatwiony. Tylko że tak, myślę, że znowu jednak sobie zmienimy strój. Dlatego, że pewnie walka mnie czeka. Żwawo, Sora! Ale to będzie jeszcze troszkę dalej. Na klifach, czyli nie wiem, czy już nie tutaj musiałbym jakoś wchodzić na górę. Pytanie tylko, którędy? Może tutaj? No właśnie, wydaje mi się, że to będzie właściwe podejście. Zobaczmy zatem. Podejrzewam, że jak tylko tutaj się wdrapiemy, to od razu będziemy mieli do czynienia z kolejnymi Roninami. Pytanie, czy ta prowokacja od tej strony będzie możliwa. Klify, do których zmierzali. Walczmy! To już wszyscy. Uwolnię ludzi. No proszę, więc tym razem tylko pięciu. Akurat idealnie na wykorzystanie prowokacji, prawda? No dobra, zapasy zebrane. Teraz tylko porozmawiać z kolejnym więźniem, którego mamy tutaj. Nie mieli szans, mój panie. Jesteście wolni. Dziękuję, panie. Ronini zasługiwali na śmierć. Zabili niewinnych ludzi w gospodzie. Część rozpoznałem. Służyli klanowi Jarikawów. Zdołali przetrwać bunt i zdradzili własnych braci. Jest nas więcej w pobliżu.
Ronini zabrali Hoę, Hioę i Odę. Więc Oda żyje. Jeśli kogoś tu zabili, zabierzcie ciała i idźcie w bezpieczne miejsce. No cóż, miejmy nadzieję, że to wszystko nie pójdzie na marne, jeśli chodzi o spełnienie prośby tamtej kobiety. Oby właśnie tutaj, w tym kolejnym obozie, był Oda. Oby był żywy. Przynajmniej tyle dobrego moglibyśmy w tej sytuacji zrobić. Tymczasem tutaj ten obóz nie jest zbyt rozbudowany, więc też nie mamy zbyt wielu rzeczy do zebrania. Strzały ewentualnie możemy uzupełnić. Ale też rozumiem, że raczej tutaj na wielkie skarby nie ma co liczyć. Można się oczywiście ewentualnie upewnić, tylko że tutaj widzę, że już całkiem niedaleko mamy ten kolejny obóz i to wyruszymy w tę stronę, żeby się tam udać. No dobra, w takim razie spróbujemy. Tutaj w tym spalonym domu nic ciekawego. Nie zmieniam w takim razie zbroi, bo pewnie znowu ją wykorzystamy do prowokacji. Gdzieś tam jest Oda. Oby tutaj gdzieś był. Pokaż, na co cię stać! Holokjen Akturno! Mało brakowało, aby mnie uderzył. No i mamy też Mongołów właśnie. Pozostali sobie uciekli. Widzę, że robi na nich wrażenie ta prowokacja w wielu przypadkach. No dobra. Czyli na spokojnie. Możemy pogadać. Zobaczymy, czy jest tutaj Oda. Panie! Panie, bardzo proszę. Udaj się do tawerny. Moja żona jest ranna. Spotkałem ją. Czy ona? Konając, myślała o tobie. O nie. Moja kochana żona. Pomściłem ją. Ci Roninowie już nikogo nie skrzywdzą. Dziękuję, panie. Muszę zobaczyć ją ostatni raz. I się pożegnać. No niestety nie mieliśmy dla niego dobrych wieści. Tyle dobrego, tak jak już mówiłem wcześniej, że chociaż udało się tę ostatnią prośbę tej kobiety spełnić, no i odnaleźć Odę, uratować go. Ataki mają szansę 10% na zadanie podwójnych obrażeń. Ależ mam dużo tych talizmanów, naprawdę. To trzeba przyznać. No i kolejny obóz to oczywiście jeszcze więcej surowców tutaj do zebrania. A pytanie, czy jeszcze coś w pobliżu, w tej okolicy? A raczej dopiero gdzieś dalej. Chociaż, patrzcie, artefakty chyba są blisko. Świerszcze? No może świerszcze nie aż tak blisko, trochę dalej. Ale z tymi artefaktami to chyba bym się jeszcze upewnił. Zaraz tam przejdziemy. Wydaje się, że to faktycznie może być blisko, tylko zawsze jeśli mamy do czynienia z takim terenem jeszcze nieodkrytym, to z reguły też to bywa mylące, że wydaje się po tym promieniu, że jesteśmy niedaleko, ale w rzeczywistości po prostu nie widzimy w pełni tego wskaźnika, bo jest zakryty przez mgłę wojny. Mam nadzieję, że tutaj jest inaczej i że rzeczywiście jest to niedaleko. Żeby mnie to za bardzo tutaj nie zmyliło. Tylko, że prawda jest taka, iż będę musiał chyba tutaj się wspinać. A to już by oznaczało właśnie chyba wejście na te tereny, których jeszcze nie odkryłem. Chociaż pojawił się świetlik, czyli być może jednak to będzie właściwy trop. Przynajmniej przez chwilę tego świetlika zauważyłem. Znowu się pojawił.
No to jest zdecydowanie dobry znak. Czyli to musi być gdzieś tutaj, prawda? Chyba już widzę nawet. Mamy. No proszę, jak ładnie te artefakty nam się tutaj trafiają. Suszone na powietrzu mięso zwane borc służy mongolskim oddziałom za rację. Borc jest łatwe w transporcie i można je gotować w wodzie. Żołnierze często trzymają je pod siodłem, żeby skruszało. A skoro już to zebraliśmy, no to i o zapasy też się pokusimy. Skóra. I tutaj pewnie coś w namiocie. Przynajmniej stal. Akurat też coś rzadziej spotykanego. No dobrze, będziemy mogli przenieść się gdzieś dalej w takim razie. Cel przewodniego wiatru na razie to możemy usunąć i wobec tego ja bym się chciał jeszcze przenieść do handlarza czarnym barwnikiem. Dlatego, że tutaj chyba jeszcze miałem coś do wykupienia, jeśli chodzi o barwniki do pancerza. Moje czarne barwniki przysłużą ci się, panie. Odziej się w cień. Dobra, co my tu mamy? Zbroja Tadayoriego. Ubranie wędrowca to już wykupiłem. Zbroja klanu Sakajów, a właśnie. Gosaku. I zbroja Kenseya. Dobra, myślę, że tutaj do klanu Sakajów sobie wykupimy Pana Nocy. Całkiem ciekawie wygląda. Potrzeba więcej, aby osiągnąć idealną barwę. Tutaj też do krótkiego łuku mamy, a to weźmy sobie. Dziękuję. I w takim razie za chwilę sprawdzimy, jak to wygląda w pełnej okazałości, prawda? Możemy przejść do sprzętu. Tutaj na początek ten łuk, żeby jeszcze zmienić wygląd. Przeszywające cienie. Do długiego łuku mamy tylko dwa barwniki, ale też mam nadzieję, że z czasem zdobędziemy więcej. W każdym razie tutaj cofnijmy się jeszcze do tej zbroi klanu Sakajów i Pana Nocy właśnie wybierzemy. Proszę bardzo. Troszkę też takich jakby fioletowych elementów, no bo tutaj niby też mieliśmy mrok Kazumasy na czarno. Więc to może aż tak bardzo się nie różni, ale jednak pewne elementy wyróżniające się też są. Czyli to będzie coś takiego i jeszcze tutaj hełm udoskonalony. Proszę bardzo. No, trzeba przyznać, że trochę przerażająco to wygląda. Jeszcze bardziej będziemy chyba odstraszać przeciwników. No i bardzo dobrze. To powiem wam tak, przenieśmy się teraz w takim razie do pierwszego regionu. Pamiętacie, że zostało tutaj jeszcze no dosłownie kilka znaków zapytania i myślę, że moglibyśmy się teraz zająć przynajmniej jakąś częścią z nich, a przy okazji może też natrafimy na kolejne elementy kolekcjonerskie. Na razie wybierzemy się tutaj i żeby to zrobić, to spotkamy się w wiosce Furuta. Akurat tak się składa, że na wschód od tej wioski pokazuje mi, zdaje się, jakąś chorągiew, więc pozwolę sobie jeszcze to zebrać. Zabieramy innego konika dla odmiany. I tutaj myślę, że natkniemy się dość szybko pewnie na tę chorągiew, bo wydaje się z tej mapy, że to faktycznie jest tutaj w najbliższej okolicy. Nie wiem, czy nie pod tym mostem zauważyłem już. A nie, jednak mi się tylko wydawało, ale musi to być gdzieś tutaj w okolicy. Tylko, że po tej stronie. No dobra. Mam nadzieję, że będę w stanie się tutaj wdrapać. Aczkolwiek może być problem. Chyba jednak przejdziemy tam od góry, co? Z czym oczywiście kłopotu wielkiego nie będzie. Niemniej jednak tutaj musimy troszkę naokoło. I to zresztą nie wszystko, co jest w najbliższej okolicy. Więc skoro już nadrabiamy tutaj pewne rzeczy w pierwszym regionie, no to myślę, że warto zrobić coś więcej. Nie zmieniam już tego hełmu, chociaż nie do końca pasuje, ale wiadomo, że jeśli szukam jakichś przedmiotów kolekcjonerskich, to muszę mieć tutaj aktualne przebranie. Zapiski jeszcze właśnie gdzieś mi tutaj w tych stronach pokazuje. To
To jest w ogóle ciekawe. A nie, dobra, bo to w ogóle jest jednak w kolejnym regionie. Myślałem, że to bliżej, ale nie do końca. Chorągwie też są niedaleko tamtego pytajnika, ale też i wiatr próżności mi coś pokazuje. Więc również i za tym pójdziemy, tylko że akurat, żeby to sobie oznaczyć, to już nie potrzebuję tamtego ubrania wędrowca. Możemy zatem powrócić do zbroi klanu Sakajów. Wracamy w takim razie do Sory. No i jedziemy. Jestem ogólnie ciekaw, czy przypadkiem ten pytajnik to nie jest jednocześnie jakiś przedmiot kolekcjonerski, bo przypominam, że wiatr próżności właśnie mi przedmioty kolekcjonerskie też wykrywa. Dlatego też to być może nie jest przypadek, że akurat mam jechać w tamtą stronę. No ale to się jeszcze przekonamy. Kwiaty oczywiście po drodze warto zerwać. Niby z mapy wskazywało, że ten przedmiot kolekcjonerski jest trochę wcześniej. Ale to jeszcze zobaczymy. No widzicie, tutaj już mnie ten ptak prowadzi. I patrzcie, jest to filar. Filar honoru, czyli to będzie to samo. No dobra. Mrok Genbu dla wojowników, którzy wolą chować się w cieniu. O, to akurat pasuje do mojego aktualnego wyposażenia. Super. Nie dość, że łuk, to jeszcze i katanę też mamy w takiej kolorystyce. A więc bardzo dobrze. To jednak nie wszystko. Tutaj w ogóle widzę, że chyba mamy te rośliny do wytwarzania trucizny. Zatruta strzałka. Strzałka halucynacji również. No, tak swoją drogą, to ja będę musiał zdecydowanie pokorzystać trochę też z tej dmuchawki, którą odblokowałem już jakiś czas temu. Nie mogę o tym zapominać przecież. Tylko że właśnie, no tutaj to jeszcze mi pokazywało, że chyba jakąś chorągiew mamy w pobliżu, aczkolwiek to po drugiej stronie. A ciekawe, myślałem, że tutaj jednak coś twórcy też umieszczą w takim bardziej charakterystycznym punkcie. Wydaje się jednak, że nie. Pełno ciał tylko dookoła. Ponure to miejsce, naprawdę. W takim razie trzymajmy się od niego z daleka. I idźmy kolejną chorągiew zdobyć. Tutaj jest ich więcej, oczywiście nie każdą możemy zabrać ze sobą. Ale czasem taki widok oznacza, że będzie też taka właśnie do zdobycia. No dobra, cały czas w dobrym kierunku jadę. Więc to musi być gdzieś w tej okolicy. O kurde, będę musiał zejść. Na to wygląda, ale to ciekawe, jeszcze jakoś dalej. Tutaj chyba już całkiem blisko. Akurat tylko będę miał chyba problem z zejściem na dół. Tutaj myślę, że będzie ryzykowne raczej. To spotkamy się po prostu tam na dole i tyle. No powiem wam, że trochę rzeczywiście musiałem to obchodzić. Pokażę wam może na mapie, gdzie dokładnie teraz jestem. Założyłem od razu zbroję, bo już chorągiew wypatrzyłem, aczkolwiek musiałem tutaj się trochę nachodzić po okolicy, żeby w ogóle znaleźć jakieś wejście od dobrej strony. I tutaj można się dostać właśnie do kolejnej niebieskiej tym razem chorągwi, proszę bardzo. 34 z 80 już w naszej kolekcji. Tak właśnie rozglądałem się, czy jeszcze nie ma tutaj czegoś więcej. Jedynie jakieś tam kwiaty zerwałem i to właściwie wszystko. Więc na tym się z wami pożegnam. Zostawcie kciuka w górę, jeśli dzisiejszy materiał wam się podobał. I do usłyszenia w kolejnych materiałach z Ghost of Tsushima. Cześć!